Tak, ja też. Witam bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym w ramach Mazowieckiego Ćwierćfinału Pucharu Polski. Mazowia podejmowała trzecioligową broń Radą. Mecz był bardzo zacięty, trzymający w napięciu do końca. Mecz ten Mazowia wygrała 1-0. To zwycięstwo dla Mazowi jest historyczne, dlatego że to zwycięstwo daje nam po raz pierwszy w prawie stuletniej historii klubu awans do półfinału tych rozgrywek. O ocenę, podsumowanie dzisiejszego meczu poproszę obydwu trenerów. Zaczniemy od trenera broni Radą. Panie Mateuszu, jak pan ocenia dzisiejsze zawody? Niestety, no, oceniam negatywnie. Przegraliśmy spotkanie, w którym chcieliśmy kreować sytuację. Zabrakło tych sytuacji czystych, wykreowanych, takich, które moglibyśmy nazwać stuprocentowymi. Tutaj chcieliśmy tworzyć dogodne sytuacje, czy poprzez zagrywanie na wbiegających zawodników, czy poprzez szukanie gry kombinacyjnej z boku. Te sytuacje, które stworzyliśmy, myślę, że i tak było ich wystarczająco, żebyśmy mogli się pokusić o lepsze decyzje, ale zabrakło a to szybkości wykonania, a to dokładności. Bramkę dostaliśmy w takim momencie, że jeszcze było dużo, dużo czasu na odrobienie, ale zabrakło nam takiego spokoju w budowaniu, zabrakło nam znowu tego wykończenia w polu karnym. Dochodziliśmy do trzeciej tercji, tam brakowało nam właśnie tych rzeczy, które wymieniłem. Przykra porażka. Chcieliśmy w tym pucharze zajść jak najdalej. W lidze mamy sytuację taką, jaką mamy, że raczej jesteśmy w środku i no, puchar był dla nas szansą na osiągnięcie fajnego wyniku, czy dobrej drogi dla tego zespołu, no ale bardzo szybko się kończy ta przygoda. Jesteśmy bardzo rozgoryczeni, źli i no, musimy wyciągnąć wnioski, bo ta wiosna nie jest słabsza niż jesień, ale no mówię, no, dużo pracy jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie trenerze, trener Mazowi, pan Piotr Rzepka. No przede wszystkim chciałem pogratulować swoim zawodnikom, bo byliśmy w takim nieciekawym okresie, bo ten kwiecień wymarzyliśmy sobie zupełnie inaczej i pierwsze mecze z Weszło i z Ząbkowią sprowadziły nas na ziemię i to tak bardziej dużą winę mieliśmy w tym wszystkim, bo gdzieś tam traciliśmy te bramki poprzez brak koncentracji, brak zdecydowania. No i wiadomo było, że po dwóch porażkach to nie ma piłkarzy, którzy się dobrze czują, oni wychodzą pełni obaw, lęków, a przyjeżdża zespół, który wie, o co chodzi w piłkę. Pamiętam jeszcze broń z poprzedniego sezonu, że to była zawsze bardzo solidna drużyna. Teraz dokłada jeszcze dodatkowe elementy, zwłaszcza w tejże defensywnej, bo te ostatnie mecze tam mimo, że nie wygrywała, ale na zero z tyłu grała, także wiedzieliśmy, że żeby strzelić bramkę, to trzeba będzie zrobić naprawdę dużo pozytywnych rzeczy w ataku i nie tylko w ataku, ale też z przechwytami, czy z rozegraniem tej piłki. Także, że tu byłem pełen obaw, ale wierzyłem, że jednak przełamiemy się, bo to nie może trwać wiecznie, że grając tak dobrą pierwszą połówkę na Ząbkowi, gdzie praktycznie mamy kontrolę pod każdym względem, przypadkowa bramka, my nie strzelamy, oni strzelają i gdzieś tam się rozwalają nam pewne marzenia, może za bardzo, za dużo tych marzeń, a realia na boisku to jednak jest błoto, tak jak i dzisiaj, opady deszczu czy wiatru, także to nie jest tak, że w przyjemnych warunkach wszystko się dzieje, trzeba pocierpieć. Dzisiejszy mecz, jeszcze to ostatnie 6 minut, gdzie trzeba było dołożyć jeszcze zaangażowania, bo już nawet bramkarz chodził do stałych fragmentów na naszą połówkę, także w takich sytuacjach wszystko się może zdarzyć, ale też te zachowania defensywne, te wślizgi ala hokejowe, gdzie niektórzy obrońcy już praktycznie no, byli w stanie dojść do wniosku, że nie dadzą rady, ale robili
takie desperackie momentami te wślizgi, i one kilka razy gdzieś tam były tak skuteczne, że ciągle mogliśmy decydować o wydarzeniach na boisku, bo wiadomo, że ta drużyna, która prowadzi, to zawsze gdzieś ma przewagę psychologiczną, ale z kolei przeciwnik się odkrywa, zaczyna ryzykować, więcej się dzieje, a my no, byliśmy przede wszystkim skupieni na tym, żeby wygrać, przełamać się, bo mimo, że gdzieś tam w środku tabeli też jesteśmy w tej czwartej ligi, ale tu żadnego meczu nie ma możliwości odpuścić. Mazowie jest takim klubem, w którym trzeba mocno walczyć. Zbliża się stulecie klubu, gdzie też trzeba jakoś uszanować to wszystko, bo to nie jest kwestia tego pokolenia, ale kilku pokoleń. Także te wszystkie rzeczy zawodnicy są świadomi albo uświadamiani. No i my pracujemy cały czas nad tym aspektem, ale dzisiejszy mecz właśnie no, dodaje nam te nadzieje, że gdzieś jeszcze się podniesiemy, bo przewracać się każdy, a w sporcie czy w życiu szanuje się bardziej tych, którzy umieją wstać, a dzisiejszy mecz pokazał, że my musimy sobie zdawać z pewnymi sprawami radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten mecz spowodował, ten wynik spowodował, że czeka nas teraz dwumecz z Wisłą 2 Płock, jeden w lidze, drugim w pucharze. Zapraszamy na te mecze. Czy może są jakieś pytania? Mamy tu panów redaktorów. Bardzo proszę. Do trenera Mateusza Dudka. Czwarty mecz bez zdobytego gola. Nie martwi? Martwi. Wiadomo, że nikogo to nie cieszy, ale mamy lepsze, gorsze sytuacje. Nie, najbardziej boli to, że nie podejmujemy często decyzji o strzale, tylko jeszcze próbujemy dograć, jeszcze próbujemy podjąć koronkową sytuację. Wiadomo, że chcielibyśmy wygrywać każdy mecz, ale no, takie są realia i będziemy pracować, żeby poprawić tą skuteczność. Z taką grą będzie ciężko nawet z ostatnią tabeli licą, skoro się dla nie strzela. No taka jest piłka nożna, jak się nie strzela bramek, to się nie wygrywa, można najwyżej remisować i zdajemy sobie z tego sprawę. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie bardzo dziękuję. Jeszcze przy okazji chciałem podziękować naszym kibicom i zapraszam na następne nasze mecze. Dziękuję bardzo.